Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Jak zwykle wybaczcie, że tak długo kazałem Wam czekać na wyniki tego testu, ale ja myślę, że większość z Was wie, z czym się akurat mierzy, a więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na wyniki testu pracy cyklicznej akumulatora trakcyjnego SIAP. Te wyniki skorelujemy z wynikami akumulatora AGM, akumulatora Enerblock z serii EVM, który niejednokrotnie u mnie wypadł już całkiem dobrze. Poprzedni materiał jest dostępny u mnie na kanale. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, w tej chwili macie linka u góry do pierwszej części tego testu. Natomiast ja myślę, że i tak krótko podsumuję tutaj te wyniki z pierwszego odcinka i szybko przejdziemy do wyników pracy cyklicznej tych akumulatorów. Ja zapraszam Was serdecznie. Moi drodzy, szybko podsumujemy wyniki z pierwszej części. Te akumulatory były poddane takiemu kontrolnemu rozładowaniu różnymi prądami przy różnych obciążeniach, aby określić, no, jak to wypada w porównaniu z kartą katalogową. Mamy tu dwa akumulatory, dla przypomnienia SIAP 6PT90 jest to akumulator semitrakcyjny, czyli taka lekka trakcja o pojemności 90 Ah, ale ta pojemność jest to pojemność C5, czyli przy obciążeniu 18 Amperów. Akumulator wypadł tutaj bardzo dobrze. Stosunek uzyskanych wyników do deklaracji ponad 100%. Akumulator Enerblock jest to akumulator AGM. Według informacji od producenta jest to akumulator dedykowany do pracy cyklicznej. Akumulator wzmocniony o całkiem niezłej wadze. To wszystko macie w pierwszej części. Tam porównuję również karty katalogowe. Wypadł nieco lepiej jeszcze niż SIAP. Deklarowane pojemności uzyskane przeze mnie w tym teście mocno przekraczały deklarację producenta, a więc wyglądało to całkiem nieźle. Dobrze, przejdźmy do pracy cyklicznej, co tutaj udało się uzyskać. Na pierwszy ogień poszedł akumulator SIAP, akumulator semitrakcyjny z płynnym elektrolitem i tu postanowiłem zrobić takie trzy podejścia w trzech kolejnych dziesięciokrotnych cyklach, że tak to ujmę, gdzie w pierwszych 10 akumulator pracował na niepełnej gęstości elektrolitu, to znaczy, że rozładowywałem go, ładowałem, potem znowu rozładowałem, ładowałem, nie patrząc, nie pilnując pełnej gęstości elektrolitu. Czyli po prostu taka typowa praca cykliczna, ale bez jakiegoś przykładania nacisku na pełną gęstość elektrolitu, czyli na pełne naładowanie. Kolejne 10 cykli to była praca na pełnej gęstości, czyli każdorazowo ładowałem akumulator do pobrzeżek, do pełnej gęstości. Natomiast ostatnie 10 cykli postanowiłem zrobić takie podejście zachowawcze, czyli nie rozładowywać akumulatora do napięcia 10,5 V, jak to zwykle bywało. Oczywiście obciążenie tych akumulatorów w tym przypadku było to obciążenie C5, czyli 18 Amperów. Według deklaracji producenta oba te akumulatory powinny tutaj uzyskiwać pojemność w okolicy 90 Amperogodzin. No i lecimy z tymi wynikami, jak to było podczas tych pierwszych 10 cykli. Pierwszy wynik 96,4, całkiem nieźle. Tutaj mamy delikatny spadek, tu już całkiem niezły spadek. I jak się można było spodziewać, co uzyskiwałem, podobne wyniki uzyskiwałem na innych akumulatorach. Podczas ładowania akumulatora do niepełnej gęstości elektrolitu następuje tu powolny, ale sukcesywny spadek pojemności. A więc pracując w tak zwanej niepełnej gęstości, czyli nie ładując akumulator do niepełnej gęstości elektrolitu, mamy tutaj niestety cały czas spadek pojemności. Kolejne 10 cykli, tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj mieliśmy pełną gęstość,
dość długie okresy pomiędzy tymi cyklami tutaj były, no bo chciałem uzyskiwać tutaj no, jak najlepsze wyniki. No i widzicie, całkiem nieźle to wypadało. Co tutaj się wydarzyło? Zobaczcie, w tym ostatnim cyklu mamy tutaj wzrost pojemności. Ja poprzednio jak mierzyłem gęstość elektrolitu, jeżeli znajdę zdjęcie, to wam pokażę, tam już chyba 1,33 było, także nastąpił po tych 20 plus... Tutaj mieliśmy 10, czyli właściwie po 30 cyklach już mieliśmy do czynienia z dość dużym ubytkiem wody, a więc po dolaniu wody i długim ładowaniu takim wysycającym uzyskałem tu bardzo dobry wynik na poziomie 93,5 amperogodziny, co przekłada się na prawie 104% deklarowanej pojemności. A więc widzimy, że w przypadku akumulatora z płynnym elektrolitem, akumulatora semitrakcyjnego, no ta pełna gęstość elektrolitu jest tutaj kluczowa. Jak ten akumulator będzie zachowywał się w przypadku niepełnego rozładowania, czyli takiej pracy w cyklach 80, powiedzmy, procentach, zobaczcie sami. Mamy tu 47, 46. No niestety ten spadek pojemności znowu jest tutaj widoczny. Ostatni pomiar, tu postanowiłem znowu akumulator naładować do pełna, żeby sprawdzić po prostu jego końcową pojemność po tych 40 cyklach i mieliśmy tu nieco ponad 90 amperogodzin, a więc kapkę powyżej deklarowanej pojemności. Moi drodzy, podsumowując siapa, no mam tutaj pewne wątpliwości w kwestii jego pracy cyklicznej i no tego ładowania pobrzeżek tak naprawdę, bo no każdorazowo musimy tutaj ładować akumulator do pełnej gęstości elektrolitu, aby utrzymać jego pełną pojemność. Druga kwestia to dolewanie wody. Pamiętajcie, że w przypadku akumulatorów pracujących cyklicznie, akumulatorów z płynnym elektrolitem, w szczególności akumulatorów trakcyjnych, no ta kontrola poziomu elektrolitu jest bardzo istotna i dość ważne jest, aby tą wodę na bieżąco uzupełniać. Zobaczcie tutaj po 30 cyklach, no bo mieliśmy 10 wstępnych, potem te 20, ten ubytek jest już dość znaczny w tym przypadku. No powiem szczerze, że używanie akumulatora trakcyjnego przy pracy cyklicznej jest dość upierdliwe. Czy udało się tutaj potwierdzić bądź obalić tezę, że akumulatory trakcyjne mają dużo większą żywotność? Pamiętacie, w karcie katalogowej siapa, bodajże producent tam deklarował żywotność na poziomie 1200 cykli przy DOD50 bodajże, już nie pamiętam, rzućcie sobie okiem na tą pierwszą część, ale ta żywotność była zdecydowanie wyższa niż w przypadku akumulatora Enerblock. No ja myślę, że te 40 cykli to jest nieco za mało, aby jednoznacznie potwierdzić bądź obalić tą tezę, że ta jego żywotność jest zdecydowanie lepsza. Aczkolwiek jak rzucimy sobie okiem na średnią pojemność z tych 10 pierwszych cykli, tu była w okolicy 97,6, tu mieliśmy 90, a więc no, jakby na to nie patrząc, delikatny spadek zanotowaliśmy, natomiast jego deklarowana pojemność nadal jest powyżej 100%. Dobrze, przejdźmy do akumulatora AGM, akumulatora, który jest dedykowany do pracy cyklicznej serii EVM. Mam na myśli Enerblocka i jak wyglądały jego wyniki. Otóż tu już się nie bawiłem w jakieś podziały, prace do niepełnej gęstości, no bo to wiadomo, to jest AGM. Jak wyglądały jego wyniki? Zobaczcie, praktycznie to, co uzyskiwałem na tych małych akumulatorach serii EVM, dokładnie to samo udawało się uzyskać również tutaj, a więc właściwie nie zanotowałem żadnego spadku pojemności. Mało tego, zobaczcie, w ostatnich 10 cyklach mamy tutaj wzrost. Skąd ten wzrost się wziął? Otóż w ostatnich 10 cyklach zastosowałem ładowarkę Victron, która pozwala nieco wydłużyć tą fazę wysycania przy tym napięciu 14,4, 14,7 V. Ona po prostu wyłącza się nieco później przy większym spadku prądu ładowania i no, przekłada się, jak widać, to na pojemność. Porównajmy sobie z pierwszymi wynikami. Tu mieliśmy średnią C5 z tych 10 cykli 121. Tu mamy
121, także tak naprawdę po 40 cyklach akumulator Enerblock właściwie nie stracił na pojemności. Bardzo dobry wynik, bardzo dobry akumulator. Podtrzymuje to, że to naprawdę jedne z lepszych akumulatorów AGM, z którymi miałem do czynienia pod kątem pracy cyklicznej, a więc polecam jak najbardziej. I to chyba byłoby tyle, moi drodzy, w kwestii tego porównania. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dodam tylko na zakończenie, że mam nadzieję, że od jesieni tego roku wznowię moją aktywność. Ta publikacja będzie taka dość regularna. Zobaczymy, czas pokaże, ale no jestem już blisko zakończenia wszelkich robót wykończeniowych w domu, także jest szansa, że powstanie nowe stanowisko, gdzie będę mógł swobodnie nagrywać filmy i publikować je Wam. Jak zwykle pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!